Cześć. Dzisiaj spróbujemy sobie zrobić zdjęcie włosa obiektywem mikroskopowym o 40-krotnym powiększeniu. Jakiś czas temu robiłem zdjęcie włosa obiektywem o 20-krotnym powiększeniu i nawet jakoś to się udało zrobić takim budżetowym sposobem za pomocą tej szyny ustawionej ręcznie. No i zobaczymy, czy uda jeszcze się zrobić takie zdjęcie obiektywem o 40-krotnym powiększeniu. Ten skok szyny będzie musiał być jeszcze mniejszy. No tutaj podziałka jest do 0,01 mm, więc ja będę musiał tak na oko, to już nie jest zbyt dobre przy tak precyzyjnej fotografii, żeby coś robić tak na oko, no ale spróbujemy tak 3 albo 4 razy przesunąć to pokrętło na tą podziałkę właśnie 0,01 mm, czyli no skok wtedy będzie tak między 2 a 3 mikrometry. Tak bardzo w przybliżeniu. No i w tym poprzednim filmie o obiektywie o 20-krotnym powiększeniu jeden z widzów, Maciej, pozdrawiam Cię Maciej, jak oglądasz, zasugerował, że można by zrobić to zdjęcie używając, żeby uzyskać lepszą stabilizację, używając jakiegoś właśnie niewielkiego statywu do makro i ustawiając to jakby na jednej powierzchni, więc mam tutaj taki statyw właśnie do makro, niewielki. Można go ustawić właśnie nisko ziemi, więc powinien być lepiej ustabilizowany. No i rozłożę to na płytkach, żeby już nie było żadnych drgań od paneli. No i to jest wszystko chyba, co mogę zrobić właśnie takim w miarę budżetowym kosztem. Dobra, no i zobaczcie, rozłożyłem sobie tutaj to wszystko na ziemi, na płytkach, właśnie żeby nie było żadnych drgań. Tutaj mam lampkę, żeby sobie doświetlić. Tutaj jest przymocowany ten włos. Tu jest takie żółte tło. No jest lampa błyskowa. Dałem taki dyfuzor właśnie z kartki tutaj na nią. No i właśnie dzięki płytkom no to się tak nie rusza. Tu mam jeszcze wężyk. Więc byłem w stanie w miarę to ustawić, chociaż no zajmuje to bardzo dużo czasu, bo to już jest bardzo duża precyzja potrzebna. Więc ustawiałem to chyba z pół godziny, żeby trafić, bo chciałem też trafić to, kto Wam pokaże na końcówkę tego włosa właśnie. Tutaj złapię tylko ostrość tą, regulując tą szyną. No i tutaj podziałka jest do 0,01 mm. Ja będę starał się tak ją przesuwać, żeby przesunąć ją 4 razy na tą podziałkę. Czyli to będzie między 2 a 3 mikrometry, ale to tak bardzo w przybliżeniu, no bo tutaj są drgania na tej szynie już, więc nie ma to takiej precyzji. No ale to jest wszystko, co jestem w stanie zrobić właśnie na takiej bardzo budżetowej szynie, w domowych warunkach, no wykorzystując właśnie tutaj podłoże z płytek, nie tak jak z paneli, czy jak poprzednio robiłem, właśnie pokazywałem Wam przy biurku, bo jednak tam te drgania i panele, i biurko, wszystko to dużo bardziej przenosiło. No tutaj jest zdecydowanie lepiej, więc drgania są najbardziej przez sam statyw już, ale najbardziej akurat przez tą szynę tutaj. No więc ja zrobię te zdjęcia, tak jak właśnie Wam powiedziałem przed chwilą, i sprawdzimy zaraz, czy one dobrze się połączą, czy pokryje się ta głębia ostrości. No to widzimy się za moment. Dobra, no to sprawdzamy, jak to się będzie łączyć. Na początek weźmy tą metodą B. No i tu jest jakiś bardzo duży problem. No bo wszystkie te szczegóły na tym włosie, niestety to się zaczyna zlewać w całość. Więc jedyne, co wymyśliłem, to zrobić tak, żeby spróbować dać kilka zdjęć, na przykład 6. Połączyć te 6 zdjęć. W tym przypadku oczywiście akurat konkretnym. No i tu momentami jest tak, że no jest trochę lepiej.
No nie w każdym obszarze, ale no jakieś tam szczegóły jednak się zachowują. No chociaż ogólnie no nie jest to najlepsze, no ale tak kombinując, no można ostatecznie jakiś efekt uzyskać. Już wam pokażę, co mi się udało tutaj po takim kombinowaniu właśnie uzyskać. No więc ostatecznie wyszło to w ten sposób. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie ma tu zachowanych tych wszystkich szczegółów, które powinny być. Widać tylko co po niektóre. No więc teraz następnym etapem byłoby spróbowanie w takich warunkach, ale z profesjonalną szyną, taką, która miałaby dużo większą stabilizację. No i wtedy zobaczylibyśmy faktycznie, jaka jest też jakość tego obiektywu, no bo też to nie jest zbyt drogi obiektyw, raczej jeden z tańszych, ale w tych warunkach jest to nie do zweryfikowania właśnie, czy to jest jakość obiektywu, czy właśnie zbyt duże przesunięcia, drgania. W ogóle bardzo fajnie zdjęcie włosa wyszłoby też przy, jak patrzyłem mniej więcej, ze światłem stałym, no ale wtedy na przykład czas musiałby być 1/20 sekundy, 1/10 sekundy, może nawet dłuższy. Co w tym przypadku jest już kompletnie niemożliwe, bo te zdjęcia wychodzą poruszone, natomiast oświetlenie byłoby no, zdecydowanie ciekawsze. Też byłoby to do sprawdzenia na tej lepszej, właśnie profesjonalnej szynie. W jakiejś bliższej lub dalszej przyszłości mam nadzieję taki test wykonać. Wtedy też zrobimy zdjęcie włosa, i żeby mieć porównanie właśnie ciekawsze. Swoją drogą ten włos wygląda trochę jak taki papierosek, lekko upalony już. Śmieszne, trochę dziwne. Tym bardziej, że nigdy nie paliłem. No ale mniejsza z tym. Dzięki serdeczne dla patrona za wsparcie kanału i za wszystkie inne wpłaty od was. Jeżeli też chcecie dołączyć do patronów, no to tutaj zostawiam wam linki. Te linki też są w opisie. No i widzimy się w następnych filmach. Także dzięki, do usłyszenia, hej!